Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i jak sami widzicie mamy reakcję na coiny, tym razem wreszcie finałowy trailer Deadpoola i Wolverina. Zabawne jest to, że właśnie za każdym razem jak wychodził trailer, to ja faktycznie reagowałem na pierwszy, na drugi i teraz też na finalny, więc no już no, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby też na ten ostatni, na tydzień przed premierą też zareagować. I wybrałem też wersję z napisami sobie, jakby coś, jakby kto pytał. I bardzo mnie to cieszy, bo po pierwsze nie chcę się męczyć z tym dubbingiem, zresztą w ogóle na film też idę z napisami, a po drugie, no to cóż, jak ja oglądam po angielsku, to nie wiem, co się dzieje, a tak przynajmniej są napisy i co nieco oganiam. Dobra, te wstępy zawsze są takie jakieś dziwne, bo staram się to zrobić tak na raz, żeby sobie potem oszczędzić montażu, żeby to szybko było i sprawnie. Więc już bez zbędnego przedłużania, bez już jakiegoś większego dziwnego gadania, przejdźmy do rzeczy. Odpalamy. I know I turn everything into a joke. But I care. I want to use that for something important. I waited a long time for this team up. Ładnie to wygląda, no. In my world. You're well regarded. Oh. You were an X-Man. Fuck that, you were the X-Man. The Wolverine. Mm-hmm. He's a hero in my world. Yeah, well. He ain't shit in mine. Nevermore. Scott used to beg me to wear this suit. So did Storm and the Beast. But I kept him thinking I wanted to be there. So? No, it's too late. It's only 9 people, but my entire world is right here in this picture. And I have no idea how to save it alone, but you know how to save it. Ah! Whoever you think I am. You got the wrong guy. Oh. You were always the wrong guy. Till you weren't. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. Stop it. Kurczę, aż nie wiem co powiedzieć. Znowu, za każdym razem jak oglądam trailer, to nie wiem co powiedzieć, tylko takie tak typowo reakcyjnie, tylko po prostu jak sobie potem przeglądam, to coś nieco więcej się wypowiem. Dobra, ogólnie, o wiem co powiem, na pewno jedną rzecz mogę powiedzieć, że zobaczcie to, myśmy już o tym pamiętam kiedyś z Zerem gadałem na, tam w rozmowach prywatnych, że my nie wiemy za dużo o tym filmie, bo o ile dobrze tam znaleźliśmy informacje, to chyba to, co mamy w trailerach, to jest tak plus minus 40 minut filmu, gdzie ten film ma pewnie tak, nie pamiętam dokładnej teraz godziny, ale to około 2,5 godziny, nie? I mamy tak niewiele, a się i tak tym jaramy, bo naprawdę ja po prostu patrzyłem z radością na to, co widzę. Po prostu patrzyłem z radością. Dobra, ale przejdźmy przez niego po kolei. No okej, okay, dobra, tu, że zależy mu na rodzinie, co jest bardzo piękne. I tutaj, dobra, tu coś chyba już widziałem. Czy tutaj było? Nie to. Dalej było. Logo w ogóle. Logo wygląda naprawdę rewelacyjnie. Logo prezentuje się absolutnie świetnie. Nie, to jest po prostu zmiana kolorów, ale wygląda to dobrze. Nie, cieszę się, podoba mi się to. You're well regarded. Tak. Szanują cię. No, ja nie jestem aż tak zorientowany, ale tyle, że to jest Logan z filmu Logan, to akurat wiem faktycznie i z tych X-Men tam Origins i tak dalej. Nie wiem czy nie powinien obejrzeć sobie jeszcze obu części Deadpoola przed seansem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak to wygląda, jeżeli ktoś z was się orientuje, co dobrze byłoby obejrzeć przed seansem. No, w każdym razie jestem na tyle zorientowany, że wiem, kto to jest, że nie jest to dla mnie kompletna pustka. O, jest jego córka? Tak, córka, to chyba córka. Dobra, tu to jeszcze było. No, dobra, ten potwór Rockiego. Okej, jest Cassandra. Cassandra. W ogóle swoją drogą teraz się mówi o tym, że Cassandra będzie miała jakieś urządzenie, w którym będą znajdowały się dwa kamienie skończoności. Więc ogólnie Cassandra nowa,
coraz bardziej mi się podoba. Ta postać naprawdę wydaje się całkiem dobrą postacią, więc tutaj jest naprawdę okej. Okay. Tu mi się podoba, tu jest dobrze. I te kamienie skończyłeś tam, gdzieś słyszałem właśnie teorię, że niby ten portal, który był w poprzednim trailerze, to Cassandra go otworzy i właśnie tam sobie z jakiegoś tam bliżej nieokreślonego pod Deadpool i Wolverine w niego wskoczą i że właśnie kamienie skończoności ten portal pozwą otworzyć. Tam ma być kamień czasu i kamień rzeczywistości. No kamień czasu, no to okej, okay, kamień rzeczywistości. Kamień rzeczywistości? Tak, kamień rzeczywistości. No i dzięki temu ona w ogóle mogła otworzyć ten portal i może tutaj skakanie po multiversum, coś takiego, jakieś takie rzeczy. Brzmi to w każdym razie dość ciekawie. Coś tu jeszcze było. No okej, okay, dobra, mamy tego potwora prawdopodobnie tam z Lokiego. Wszystko na to wskazuje. Te auta mnie też ciekawią. Co tu jest? I tu, o, czekajcie. Scott Storm i Bestia. No dobra, okej. Okay. Scott, Scott tutaj, nasz Scott Lang, tylko jakby Scott miał być powiązany z Wolverine'em, jak Wolverine będzie miał swój dopiero debiut w MCU. I to właśnie pytanie. Dalej nie wiemy, w jakim my się tutaj świecie otaczamy. Czy wiemy? Mi się wydaje, że chyba tego nie wiemy. Znaczy, wiemy na pewno, że ten Wolverine nie jest Wolverine'em z uniwersum Deadpoola, z jego wymiaru, ale czy to miał być Wolverine w MCU? No nie, jeżeli tu mówi Storm i Bestia. No Bestia to może chodzi o The Thinga z Fantastycznej Czwórki, no Storm to pewnie chodzi o Sue Storm też z Fantastycznej Czwórki. Scott Lang, no czyli Ant-Man, no jakby najprostsze skojarzenie, więc jak to w końcu wygląda? Jakie tam są powiązania? Skąd ten Wolverine się wziął? Brzmi to ciekawie. Mam nadzieję, że też, bo wiadomo, w ogóle nawet właśnie nie wiemy nawet tego, jakie będą wymiary. Nie wiemy tego dokładnie, no poza tym, że będzie wymiar Wolverine, tylko wymiar Deadpoola, ten jego na początku, ale dalej ogólnie główna akcja, to my nie wiemy dokładnie kiedy i gdzie będzie mieć miejsce. Więc no, tu jest dużo naprawdę niewiadomych i to jest właśnie fascynujące. My się jaramy filmem, a praktycznie nic o nim nie wiemy. To jest tak fantastyczne, że nie wiem, jak to po prostu określić. Dobra, co tu jeszcze? Dobra, tu nie. Okej, tu jest ta jego ukochana. Ktoś mi mówi jej imię, zapomniałem, jak ona ma na imię. Nie, naprawdę, muszę się jeszcze podszkolić. Chyba obejrzę sobie dwie części Deadpoola, chyba to zrobię. I ten pojedynek z Sabretoothem. Jeszcze raz te auta. Stop. To jest jakiś wóz z lodami. Co to jest? Tu jest auto, to pamiętam, że ja myślałem przy oglądaniu poprzedniego trailera, że to jest auto coś w stylu Ghost Riderowym, ale nie. To jest auto Red Skull, czerwonej czaszki. To mi chyba Flash mówił w komentarzach, jeden z moich widzów. No, że to jest auto Red Skull. Co nam robi auto Red Skull? Nie wiem. I naprawdę nic nie wiemy, a i tak się cieszę i tak nie mogę się doczekać. Co tu jeszcze? Sabretooth. Okej, ale to tam się mówi, że jeszcze że tam jak było w innym trailerze, że Sabretooth tam było, że walka, którą czekamy, tam, że chodzi o Hulka, też nie wiadomo. W ogóle dlaczego ja gram więcej o innych trailerach niż o tym. Ale chyba dlatego, że po prostu ta promocja tak cały czas trwa, co chwilę wchodziły te wszystkie spoty i więcej stamtąd wyciągam. W sensie ten trailer wygląda dobrze, ale szczerze mówiąc, te wszystkie informacje różne to mam z poprzednich trailerów i z tych wszystkich spotów i tak dalej, różnych teorii. Jakby cała akcja promocyjna rozgrywała się na tym wszystkim, a to jest tylko taka, powiedzmy, kropka nad i. Taka kropka nad i wieńcząca to wszystko, nie? Bo tu nie ma jakoś bardzo, że... Ale to, moment. Tutaj, co ta Cassandra robi? Co ona robi? Co to jest? Co ta Cassandra robi? Ona pochłania jakąś moc, jakieś tutaj, nie wiem, nie mam pojęcia, jakieś wzmacnia się, pochłania moc z jakiegoś źródła? Jakieś wzmocnienie? Nie wiem, co to mogłoby być. Ale wygląda dość interesująco. Co tu jeszcze mamy? Dobra, ta postać, dobra, no tam jego córka. No to super. I... tutaj, dobra. Czekajcie. To było w ogóle fajne. Nie wiem, te złote, jakoś, nie wiem, Deadpool wyciąga złote pistolety, to nie jest jakieś wielkie coś, a mi się to podoba. Nie, mnie to cieszy, że złote fajnie wyglądają. Tak. Okej. Okay. O właśnie, tutaj, bo ten kadam i Natucy, nie widziałem, czy to są związani i pojawia się Lady Deadpool. Lady Deadpool i tam jeszcze Dogpool się pojawia. To dobrze, ale nie wyłapałem w pierwszej kolejności, dopiero teraz ją wyłapałem. Fuck yeah, I'm ready.
No, i Dogpool. Tak jest. Piu, piu, piu. Stop it. Ej, ej! Ja dopiero teraz się skapnąłem, że to chodzi o Petera Parkera. Dopiero teraz to pomyślałem. No to fajnie wygląda. No, nie wiem. Po prostu. Dobra, nie mam co więcej mówić, bo na, tak jak już powiedziałem, większość informacji różnych takich o filmie, no to dały wszystkie inne materiały promocyjne poprzednie. Film, znaczy w sensie trailery, spoty i tam jeszcze różne wywiady i tak dalej. A tu to jest taka po prostu kropka i takie zwieńczenie tego wszystkiego tak na ostatni tydzień, żeby jeszcze coś fajnego mi już skorzystać. Jest spoko, mi się podoba, jest ładnie, parę jakichś nowych rzeczy jest. Brakuje mi bardzo tej wiedzy. Prawdopodobnie gdybym był gdzieś bardziej zaznajomiony z Deadpoolem, ogólnie z Foxem, to bym jeszcze więcej tutaj ogarniał. No ale cóż, cóż, ja się jeszcze uczę Marvela. Nawet jeszcze go nie skończyłem nadrabiać, ale to jest historia na inny dzień. Także to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i napiszcie w komentarzu, co myślicie o trailerze. Po prostu standardowo podyskutujemy sobie. Komentarze są do waszej dyspozycji. Piszcie, co chcecie. No i co? I widzimy się już niedługo. Widzimy się co? Mamy jeszcze recenzję następców do odhaczenia. Omówiłem ostatniego odcinka Akuity. Nie wiem, kiedy dokładnie one wlecą. Mam nadzieję, że jak najszybciej. I potem, no mogę wam już teraz zapowiedzieć, będzie recenzja Deadpoola i Wolverina i będzie ona z pewną osobą. I to ja wam na razie powiem. Także cóż, także w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.